Także wychodzi na to, że to jest ta droga właśnie, która prowadzi do tego miejsca, ale nie wiemy, co to jest za miejsce. W 9 miesiącu ciąży. Zobaczcie, co ja muszę przeżywać, ile ja tego muszę nawycinać, o, żeby stworzyć dla was film. Wiecie co? Chyba tutaj trochę wieje wiatr. Cześć, cześć! Cześć wszystkim. Witamy, jesteśmy znowu w trasie, słuchajcie, oby w trasie. Wtedy wszystko jest ok. Kolejny weekend. Kwietniowy weekend, piękne słoneczko, cudownie. Właśnie wyjeżdżamy z Exeter na M5, na autostradę, potem A30, tak? W stronę naszej ukochanej Kornwalii. Stęskniliśmy się za Kornwalią. Ostatnio tam byliśmy jeszcze w 2020, także pierwsza nasza podróż do Kornwalii w tym roku 2021. Jedziemy na bardzo fajne pole kempingowe. Marcin wam wszystko opowie, pokaże. Na pewno będzie się czym chwalić, bo to jest na klifie? No niedaleko, niedaleko. Niedaleko klifu, nie wiem dokładnie, ale... Jak się ma dobrą lornetkę, to widać morze podobno. O, tak, jak się tak wsłuchasz, to słychać szum fal. Wieczno! Na tej Kornwalii! W tej Kornwalii! Czekamy na właściciela kempingu, żeby nas ogarnął, pokazał palcem, gdzie mamy się rozbić. Słuchajcie, jak Marcin sprawdzał ten... Jak Marcin sprawdzał ten... to pole kempingowe, to wszystkie, po prostu wszystkie możliwe recenzje wspominały o właścicielu Colinie. Tam pal 6, tam pole namiotowe, pole kempingowe, ale Colin podobno wymiata. Właśnie przyjechał. Hello, how are you? Cześć wszystkim. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj jesteśmy w miejscowości Boscastle, która jest w północnej Kornwalii. Teraz tutaj na samym początku, jak możecie zobaczyć, na razie jesteśmy na parkingu, właśnie zaparkowaliśmy auto. Podobno parking jest darmowy do 17 maja. Nie wiemy dlaczego, zaraz musimy to sprawdzić, bo tylko słyszałem, jak ludzie między sobą mówią, że jest na razie spoko. Mała miejscowość z małym portem. Jest tu pub, jest tu spar. I zobaczymy, co jeszcze. Mam nadzieję, że są lody. O. Bo pogoda na lody dzisiaj. No, cieplutko jest. Słuchajcie, na naszym polu karawaningowym wieje tak, że po prostu nie da się ustać. A tutaj jesteśmy w dolinie i jest po prostu cieplutko. Zaraz może będzie bardziej chłodno, jak dojdziemy do portu, ale... Tak to jest, cichutko, parking, currently free, charge, resume on 17th, czyli tak jak mówiła tam pani, tutaj jest tabliczka, że do 17 jest za darmo.
miejscowość ma w sumie chyba tylko jedną ulicę. Nawet nie ma pobocznych ulic jako takich. Znaleźliśmy tylko przejście między domkami, które wygląda po prostu super. Domki, które można sobie wynająć, cottages tak zwane. Tam już zobaczycie, widać skałki, na które można wejść. Spróbujemy odpalić tam drona. Zobaczymy, jak tam będzie pogoda. Jest gdzieś też tutaj niedaleko taka wieżyczka, zamek, tylko że już raz próbowaliśmy tam kiedyś dojechać i nam się nie udało. Więc zobaczymy tym razem, jak będziemy się stąd odjeżdżać, to zobaczymy, czy uda nam się tam dojechać, czy będą jakieś kierunkowskazy. Bardzo możliwe, że tam można tylko dojść, ale to się okaże. W każdym szanującym się angielskim miasteczku, tak samo i tutaj, jest sklep National Trust, czyli to jest Stowarzyszenie Narodowych Skarbów, tak? Głównie mają różne tereny, właśnie jeśli jest jakiś teren ładny, to mają też swoje sklepy, galerie, kawiarnie, tak jak właśnie tu w tym przypadku. A tu jest Muzeum Czarownic, jak właśnie Magda powiedziała, ale jest oczywiście strictly no public. No. Niestety jest zamknięte, jak wszystko w dzisiejszych czasach. Wierzycie, wokół mostku tego tutaj za mną jest dosłownie 7 osób i próbowaliśmy 10 razy zrobić sobie zdjęcie i za każdym razem nam ktoś wszedł w kadr. To jest po prostu niemożliwe. Łatwiej by było sobie zrobić po prostu zdjęcie na dworcu King's Cross. Definitywnie i możecie zobaczyć, jaki jest normalnie poziom wody. Zobaczcie te wszystkie glony tutaj, które są wyższe ode mnie, czyli ja mam 1,83 m, no to poziom wody tu spokojnie podchodzi 2 metry. Te łódeczki dwie, które tutaj są, też są na mieliźnie, więc to wszystko, po czym chodzę w tej chwili, jest normalnie podczas przypływu. To wszystko jest zalane wodą. Cała ta rzeczka taka, ujście. Nie sprawdzaliśmy, o której jest dokładnie odpływ i czy to jest teraz tego epicentrum odpływu, czy jeszcze zejdzie niżej woda. Doszliśmy już na sam koniec tutaj. Widać skałki. I cała zatoka wypływa tutaj do morza. Tam na górze jest jakaś budowla, do której zaraz będziemy próbowali się dostać. Nie wiemy, czy droga, która tutaj jest, tutaj ludzie idą.
Nie wiem, czy to jest ta sama droga i czy ona tam dojdzie, ale będziemy próbować. Zobaczcie, morze ma piękny kolor. Tylko, że zejścia do wody to tutaj nie ma. Plaży tutaj też nie ma. I co, jak jest? Widać mnie? No. A, no to, to dobrze jest. Taka jest rozmowa z moją żoną. Słuchajcie, zobaczcie, co ja muszę przeżywać. Ile ja tego muszę nawycinać, żeby stworzyć dla was film. Po prostu. Także wychodzi na to, że to jest ta droga właśnie, która prowadzi do tego miejsca, ale nie wiemy, co to jest za miejsce, bo nigdzie nie było opisane. Kompletnie na dole nie było żadnej informacji. Kiedyś się znaleźliśmy na mapie Google'a i pamiętam, że próbowaliśmy tam dojechać, ale się okazało, że droga nas poprowadziła tutaj do portu i później już nie udało nam się wjechać na tą inną dróżkę. Więc teraz zobaczymy, może tam się nie da dojechać, jest, można tylko dojść. Dun, 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 dun. Na, na, na. Ta-da! Znaleźliśmy The National Trust Villa Park. I to jest właśnie to, co widać tam na górze. Tylko nie wiem, ani to nie wygląda na willę, ani to nie wygląda na park. Ale właśnie tam idziemy. Zobaczcie po drodze, jaki widok nam się zrobił. Cały czas się idzie tutaj taką dróżką, więc spoko sobie można przyjść. Ja nawet wam powiem, że zapomniałem butów do hajkowania. Mam normalne tenisówki założone. Pamiętajcie, żeby bramki wszędzie zamykać, bo inaczej zwierzęta pouciekają. Tutaj dowód, jak w 9 miesiącu, nie, w 8 miesiącu ciąży. No 9. 9. W 9 miesiącu ciąży, jak można pod górę tutaj zasuwać jeszcze. Żeby się Magda nie sturlała tu po drodze, bo jej nie zatrzymam. O, słuchajcie, właśnie przyjechałem w drugą stronę. Te górki, a tu jeszcze ładniej. Zobaczcie, jakie widoki są z tej strony. Wiatr wieje oczywiście strasznie, ale super, tam też jakiś dom na skalę widać. Wow. Molly, nie skacz. Pies jest po prostu, słuchajcie, kamikadze. Zobaczcie, jakie widoki. Super. Półka skalna. Jest ta wieżyczka, do której się przyszli. Okazało się, że to jest wieża, jak to się nazywa, obserwacyjna. Gorsze obserwują mnie, nie mogę puścić tego dronu. Tam widać taką budowlę gdzieś na górze. To już jest Tintagel. Chodź. A wiesz, że ta wieża obserwacyjna też obserwowała przemytników? Słuchajcie, stała się rzecz niesamowita. Zabrakło mi baterii. Już mi miga na czerwono, a dwie baterie się ładują w karawanie. A ja jakimś cudem nie wziąłem żadnej do plecaka. Nie wiem dlaczego. Więc jeśli w drodze powrotnej nam kamera padnie, to już się nie zobaczymy. Także na razie do zobaczenia w następnym vlogu. Mamy nadzieję, że podcast wam się podobał. I strasznie tu wieje. Zostawiajcie łapki w górę, komentarze i wszystkie inne dziwne rzeczy, jak zwykle. Pa! Pa! Just a lesson that I've learned, and so it goes, tables turn, and you're on your own.